Hej kochani, z tej strony Emilka z kanału Kocham Zabawki, a dzisiaj mam dla Was prawdziwą niespodziankę. Tak jak obiecałam w poprzednim odcinku, dzisiaj tymi słodziutkimi namnomsami lakierami pomaluję sobie paznokcie. W poprzednim odcinku pokazałam Wam, jakie niespodzianki dla nas przygotowały namnomsy. Były to błyszczyki, lakiery oraz świecące, piękne pierścionki. No a dzisiaj z racji tego, że namnomsy sprezentowały nam piękne, kolorowe lakiery, to pomaluję sobie swoje paznokcie. Najpierw przypomnę Wam, jakie kolory tutaj mamy. Są to trzy przepiękne babeczki. No i tak, pierwsza babeczka ma tutaj na górze taką ozdobę. To jest może jakiś kwiatek? Tutaj ta babeczka ma na samej górze świeczkę. Jeśli ktoś ma urodziny, taki num-nums niespodzianka będzie idealny. A tutaj ten num-nums ma wisienkę na babeczce, ekstra! Taka wisienka jest przepyszna. Więc teraz zobaczmy, jakie kolory dokładnie skrywają nam numsy. To jest taki piękny, różowiutki kolor. Popatrzcie, jest cudowny. Kolejna babeczka to jest babeczka urodzinowa. Zobaczmy, jaki dokładnie kolor skrywa. Ach, no tak, to jest przecież nasz piękny brokat, zobaczcie. No i trzecia babeczka, jaki kolor ona skrywa? Popatrzmy, otworzymy sobie ją. To jest przecież piękny, czerwony kolor, jest fantastyczny. No więc zaczynamy malowanie dłoni tymi słodziutkimi lakierami od namnomsów. Ja nie mogłam się zdecydować na żaden kolor, więc wezmę wszystkie, użyjemy wszystkie kolory. Najpierw może zacznę od tego różowego, pięknego koloru. O! I teraz namoczymy pędzelek i może ten najmniejszy paluszek pomaluję w kolorze różowym. Wow, jaki to jest piękny kolor! Jak świetnie się ten lakier rozprowadza. Myślę, że będę musiała nałożyć jeszcze jedną warstwę, tak aby był bardziej widoczny nasz piękny różowy kolor. Ok, pewnie na różowo pomaluję sobie jeszcze jednego paznokcia. Może wybiorę o ten paznokieć i pomalujemy go również w kolorze różowym. Ale to ekstra wygląda. No i jeszcze jeden paznokieć. Ten pomaluję również w kolorze różowym. Kolor różowy to jest mój ulubiony zdecydowanie. Czerwony też lubię, ale ten brokatowy różowy jest ekstra. Na pewno go dzisiaj użyję na kilka moich pomalowanych paznokci. O, i mam już trzy paznokcie pomalowane. No więc mam już trzy paznokcie pomalowane w kolorze różowym. A teraz chwytam za ten piękny czerwony kolor i pomaluję nim resztę moich paznokci. Więc to będzie na pewno ten paznokieć. Ojejku, jak ślicznie ten kolor wygląda. Jest ekstra. Naprawdę fantastycznie się ten lakier rozprowadza na płytce paznokciowej. Więc nikt z Was nie będzie miał żadnego problemu, aby pomalować sobie tym słodziutkim lakierem swoje paznokcie. Wow, ekstra! Więc ja już mam pierwszą dłoń pomalowaną. Na swoje paznokcie nałożyłam jeszcze jedną warstwę tego lakieru tak, aby były bardzo widoczne. Ale też wystarczy jedna. Ale muszę Wam się do czegoś koniecznie przyznać. Czy Wy wiecie, że te lakiery przepięknie pachną? Tak cudownie pachną. Fantastyczny zapach, naprawdę. Nie mogę się już doczekać, kiedy użyję tego brokatowego lakieru. Czas na kolejną dłoń, moi kochani. Chwytam kolor różowy i jeszcze raz maluję w taki sam sposób moje piękne paznokcie. Zaraz będą jeszcze piękniejsze, kiedy pomaluję je tymi wspaniałymi lakierami od namnomsów. Popatrzcie,
jakie te lakiery mają świetne krycie. Wystarczy trochę lakieru nałożyć i już mamy pięknie pomalowane nasze paznokcie. Teraz chwycę kolor czerwony i pomaluję resztę paznokci. Wow, ekstra! Już się nie mogę doczekać efektu końcowego. Kochani, w końcu nadszedł czas, aby pomalować sobie paznokcie brokatem, tym pięknym brokatem. Ja już sobie odkręciłam nasze pudełeczko, no i teraz pomaluję swoje paznokcie. Może ten pomaluję brokatem, będzie się wspaniale mienił. Wezmę sobie go troszeczkę więcej. Wow, ale to ślicznie wygląda! Mam teraz taki brokatowy paznokieć, coś co bardzo uwielbiam. Jeszcze pamaluję ten w brokacie. No i jeszcze może ten czerwony. Zobaczymy, porównamy sobie, jak brokat prezentuje się na czerwonym lakierze, a jak prezentuje się na różowym. No i teraz, moi kochani, mogę Wam w końcu pokazać efekt końcowy. Popatrzcie tylko, dzisiaj pomalowałam paznokcie w kolorze czerwonym i różowym i na sam koniec naniosłam efekt brokatu. Wyglądają prześlicznie, są ekstra, bardzo mi się podobają. No, ten brokat prezentuje się idealnie, moje paznokcie się fantastycznie błyszczą. Jeśli któraś z Was, moje kochane, rozważa zakup lakieru, to nie może to być inny lakier jak tylko od Namnomsów. One są fenomenalne, nie dość, że pięknie pachną, to świetnie się rozprowadzają na paznokciu. Mają bardzo szeroką gamę kolorów, no i szybko wysychają, co też jest bardzo ważne w lakierach, prawda? Jeśli podobał Wam się filmik, moi kochani, kliknijcie lajka, czyli łapkę w górę. Mile widziane są również komentarze. Możecie wpisać, jakie Wy lakiery zgarnęłyście od Namnomsów. Może będzie taki, jaki mi się spodoba. A jeśli jakiś Wam się podoba, to napiszcie w komentarzach. Następnie zasubskrybujcie kanał Kocham Zabawki. Wtedy będziecie dowiadywali się o wszystkich nowościach, jakie tutaj się pojawiają. Serdecznie Was pozdrawiam z kanału Kocham Zabawki. Emilka, pa pa!